czy ten schemat sprawdzi się również w przypadku trylogii Delirium, dowiecie się już za tydzień, oglądając kolejny odcinek, czyli recenzję trzeciej części trylogii, czyli Requiem. Ups, miał być tydzień, wyszło prawie 5 miesięcy? Lepiej późno niż wcale. Zwieńczenie trylogii Delirium, czyli Requiem. Zapraszam. Odcinek 36. Requiem. Powiedzmy sobie o samej książce, fabule, głównych bohaterach i o tym, co generalnie tutaj się dzieje. Ta książka ma właściwie dwie główne bohaterki. Co drugi rozdział jest opowiadany z innej perspektywy, z innego patrzenia. Dzieje się w innym miejscu, chociaż w tym samym czasie. Jedną bohaterką jest Lena, czyli ta główna bohaterka całej serii, jednak to wokół niej się wszystko kręci. A drugą bohaterką jest Hanna, jej przyjaciółka, którą znaliśmy z pierwszej części. Rewolucja rozlewa się na cały kraj, a Lena jako członkini ruchu oporu znajduje się w jej samym ścisłym centrum. Jest rozdarta pomiędzy Julianem, z którym spędziła całą drugą część, a Aleksem, z którym spędziła całą pierwszą część. Razem z ruchem oporu walczy o przywrócenie normalności, prawa do miłości. Już nie czuję, jak rymuje. W tym czasie Hanna siedzi w Portland, prowadząc bezpieczne życie u boku swojego narzeczonego, który jest burmistrzem, przywódcem tych złych. Hanna została wyleczona, co teoretycznie powinno zakończyć wszystkie jej problemy, jednak czy to jest naprawdę? Jej narzeczony okazuje się być nie tym człowiekiem, za którego ona go uważała, za którą go wszyscy ją uważają. Bieg wydarzeń tragicznych, strasznych, smutnych, a jednocześnie wzruszających zbliża dwie dawne przyjaciółki do siebie, prowadząc do nieuchronnego, wielkiego finału. Książka zachowuje swoją świeżość. Świeżość świata wykreowanego i tego, że wiemy, że tutaj nie będzie happy endu. Książka na sam koniec pozostawia nam więcej pytań niż odpowiedzi. To jest książka, która zamyka całą trylogię, ale nie zamyka tej historii opowiedzianej. Spokojnie można by to ciągnąć dalej. To się nie kończy. Cała przygoda trwa dalej, ale już w naszej wyobraźni. I to jest świetne. Fakty są jednak takie, że książka się dalej podoba, książka dalej wciąga i książka jest niesamowicie lekka i przyjemna. To jest, ja wiem, taki mój stały tekst, ale chodzi o to, że jest bardzo wciągająca i czyta się po prostu raz, dwa w jeden wieczór. I to tyle, jeżeli chodzi o trylogię Delirium, której możliwość zrecenzowania miałem dzięki współpracy z portalem upadli.pl. Pamiętajcie, że cały czas trwa konkurs Książka za Bohatera, którego piąta edycja jest właśnie teraz w toku. Dlatego są bardzo proste. Oglądacie filmik, odpowiadacie na pytania i wygrywacie książki, więc nie ma na co czekać. Pamiętajcie, żeby zalajkować, zasubskrybować mój kanał, polubić fanpage na Facebooku i w ogóle cześć! Teraz coś, na co część z was czekała już długi czas, czyli Szał, biografia Beatlesów, której no już nieuchronnie zbliżają się do końca, także myślę, że w następny piątek będzie recenzja Szału i to będzie coś wspaniałego.